Chcielibyśmy bardzo serdecznie przywitać się z panią Gertrudą Seget. A dla mnie zawsze zostanie pani Bronder. I chcielibyśmy z panią porozmawiać na temat przeszłości. I tego, co pani przeżyła, co pani zapamiętała, i jak przebiegało dzieciństwo, jak wyglądała młodość, jacy byli znajomi. I to tak właściwie wszystko, co pani pamięta, tak byśmy teraz chcieli to ująć. W kilku zdaniach. Tego się nie da na pewno zamknąć w kilku zdaniach, ale przynajmniej to, co pani pamięta. I tak może byśmy zaczęli od zabaw, bo jest taki program Zabawy z Brodą. Jak zabawy? Zabawy z Brodą. O matko. Jest to coś takiego. I z dziećmi w szkole, bo mieliśmy to spotkanie w szkole, i z dziećmi w szkole ustaliliśmy, które zabawy oni grają. To jest ta najmłodsza część brody, czyli to, co dzieciaki grają. To jest to, co pamiętają seniorzy w moim wieku, to jest 50-60-latki. To my to pamiętamy. I zabawy, których w ogóle nie graliśmy, to jest palant. A teraz, które z tych gier i pani pamięta? Czy grała pani w klasy? W klasy? Nie wiem, jakie to było. To jak wyglądało? Malowało się w prostokącie i 6 pól. I trzeba było przeskakiwać z jednego pola na drugie, rzucając sobie kamykiem czy szkiełkiem. Raczej nie. Nie pamiętam. Ja to znaczy, a chłop, bo to jest też bardzo podobny. To z kolei chłopa się malowało i też trzeba było z kamykiem przeskakiwać przez poszczególne. Też nie. Kamienie? Że podrzucało się kamienie i trzeba było złapać? Było 5 kamieni? Wie pani co to? Moje były te lata dziecinne bardzo śmieszne, bo my przyjechali z tej wojny pół roku, to nie było nic zorganizowane. Nie było w szkole takich zabaw, nie? Myśmy się dopiero poznawali. Tym bardziej, że szkoła już była styczna w 1945, a ja dopiero w czerwcu przyjechałam. A ile lat babciu miałaś, jak wróciłaś tutaj? No, to był 1945 rok, 12, a 33 się urodziłam, nie? Mhm. No. 12 lat po... Jak... Czyli 11, bo dopiero w tym listopadzie bym miała te 12, nie? Mhm. Także ja byłam taka trochę rozerwana, bo pamiętam z niemieckiej szkoły tam te zabawy na tym podwórku w szkole, nie? Szlak, bal, felkę, bal, ale ja nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Takie coś, pamiętam. No to poopowiadaj, jak się w to grało. No właśnie, na czym polegał szlakbal? Szlakbal polegał na tym, że była linia, zrobiona była drużyna i tam daleko były dwa słupy i trzeba było ta piłka odbić, mała, twarda piłka i ktoś poleciał i musiał ją chwycić. Czyli to palant. Palant. No. I to jest palant. I jak wrócił, to dobrze, a jak nie, to nie. To w palanta. Ale tak do końca wam też nie powiem już, bo przecież ja już potem tego nie grała, jak za polskich czasów. A drugie to było felkebal, to znaczy niby walka narodów. To były dwa pola, chyba po 15 dzieci albo po 12. I ta piłka była w jednym polu i trzeba było tego drugiego zeszczelić. Jak był trafiony, to musiał wyjść, nie? A jak złapał, to mógł zostać. I potem, kto najwięcej został, ten wygrał. Dwa ognie nasze. Dwa ognie chyba, no. A to graliście w szkole, czy już potem poza... W szkole na przerwie. To wiem, że były na boisku takie narysowane pola i w szkole przy w tym ogrodzie, nie? To było boisko ogrodu, no jak teraz jest, nie? I tam były z tyłu takie dwa duże, te żelazne takie słupy były niby zrobione, taka brama jakby, no i tam się leciało, niby tam się rzucało ta piłka, ale tych gryf było więcej, no a jeżeli chodzi o to, co teraz, to były dwa pole narysowane i w dwóch polach były te dzieci i tak To dwa ognie. To dwa ognie były. A gdzie to chodziłeś do szkoły? Tutaj w Łagiewnikach? W Łagiewnikach, no, cały czas. Nigdzie indziej nie chodziłam, bo już była szkoła przed tym, nie? I po tym, po wojnie tak samo. To przed wojną ile klas udało ci się zrobić? Pięć przed wojną, pięć, tak? Ale to było niemieckie, bo to była niemiecka szkoła. Niemieckie. Tak, tylko niemieckie, nie było mowy o polskim. No a później przyjechałam, bo przed tym frontem
wyjechali w styczniu na tych furach. Mogła zagasić, bo mnie to razi to światło. Kaszę. My jechali w styczniu, ojciec dostał rozkaz, bo on był sołtysem, że idzie front i że należy uciekać przed tym. Nie? I to chyba 5 albo 10 fur się zebrało we wsi, majutę poładowali, my też to co szło, no mama tam chyba wiedziała, bo wiem, że my przed tym świnia byli, tam tuż na to była doganka, no i pierzyny i takie najlepsze rzeczy się ładowało na forale i siano i owiec do kuni. No i my się pożegnali z tym i my odjechali. Jeszcze taki przypadek był, bo ojciec miał bardzo duży wóz, bo woził mleko do Dobrezina w całej wsi, nie? Każdy dzień. No i to ten wóz okrył taką plałą, taką budka była na przodzie. No i dziennie wyjeżdżał do tego mleka, a w tym dniu jak my wyjechali, mieli wszystko na furze, no i uderzył on dyślem w ta brama i dyśl się połamał, nie? To był jakiś znak albo co, no ale był drugi dysiel, bo wszystko mieli w zapasie i wyłożyli i my jechali. Wiem, że ci starsi, to była zima, bo 19 stycznia dokładnie, ta mama szła, dzieci mogli być na furze, a ci młodzisi obok tej fury i tak cały rząd jechał w kierunku Opola. Wiem, że przed wieczorem my dotarli do Opola, potem za Opole do takiej wioski. No i tam potem się rozlokowali po domach znowu, nie? No i wiem, że jeszcze tamten gospodarz, gdzie my byli, to tyle pamiętam, no zostawcie nam ta dziołcha, bo oni nie mieli dzieci. I widzieli, że jadą w świat z takim majątkiem i z dzieckiem, nie? No ale gdzie tam nie było mowy. No w każdym razie na drugi dzień zaś my się zebrali i zaś my dalej jechali, ale to już potem jechali z tego Opola kierunek Kłodzko, niby tam w tej góry, nie? Tak, no i potem tak... I wiem, że my jechali, no to był cały styczeń, cały luty i w marcu nas na front dogonił, nie? Potem w marcu my już tam byli gdzieś, już tak nie pamiętam, ale to przed Nysą kupa jeszcze chyba. I pamiętam, że była długa droga i daleko była wieś i były takie drzewa na tego, ale jechało wojsko, co uciekało przed frontem. Jeden rząd, a drugi rząd uciekinierzy, nie? Także my już po tym, to my tak może jechali 15 minut, a godziny my stali, bo wszystko było zatarasowane, a te wojsko jechało szybciej, nie? A ojciec się po tej... A jeszcze pamiętam po tym taki moment, jak my byli przed wsią chyba z 2 kilometrów, to widziałam z górki, jak czołgi się wyłonili, bo strzelali. Nie to ten ogień z tych rud, chyba tak 5. I zaczęli strzelać w ta droga, bo to było wojsko niby. A to Rosjanie szli? Rosjanie szli, tak. A my uciekali, a ci Rosjanie chyba nas gonili. Ale to jakoś by sprzeciwko oni szli, bo różne są drogi, nie tam. No. I tego, i wiem, że... Ryk taki był, bo za mną jechała siostra z Pruder z tymi trójką dziećmi i za Edek i ten Wiluś, ale to były małe dzieci, nie? Wiluś jeszcze w takim wózyku leżał. I ten koń został zabity od tej siostry, jeden Polek od tych, jakoś ta kula go uchwyciła, nie? Ale tak poza tym nie pamiętam, żeby był kto zastrzelony. No i my zaś z siostrą Kurczycką jeszcze była taka służąca Aniela, co my zaś wzięli te dzieci i przez te pola, my potem wszyscy ludzie zostawili te fury, a przez te pola uciekali do tej wsi. I my też, no i do takiej stodoły my przyszli, na pod, a ojciec z tymi końmi został, nie? Bo zaś jechał niby ku wsi. A moja mama zaś potem idźcie tego ojca szukać, bo gdzie ten ojciec jest, nie? I tego, i zaś potem na jakieś chłopy też tam były, bo taki Franek u nas służył Zakopanego, to on jechał tymi końmi też. I inne takie sąsiady, no i poszli i znaleźli tego ojca i przyjechał z tą furą do tego gospodarstwa, gdzie my byli za tą stodołą, ale to był śnieg, zimno, my wszyscy stali na dworze za tą stodołą, nie? I potem przyleciał już te żołnierze rosyjskie i Germany postawili nas przed stodoła, zastrzelać, latał tą łoną, nie? Sobie chyba było ze 40, bo ten stali mi pod tą stodołą. No ale przyszedł taki inny, tak to kojarzę, choćby jakiś inny, wyższy tam ten Rosjanin, a mój ojciec odezwał się po polsku, bo tamci ludzie nie umieli po polsku też wszyscy. No i ten powiedział stop, że mógł przestać latać, że to są Polacy i ten ojciec się dogadał z nimi i nawet kazał nam iść
żeby do domu, ale w domu było pełno ludzi, nie? I my zostali w tej stodole. No i tak to był ten pierwszy dzień, a potem co my tam jedli, nie wiem. W każdym razie wiem, że jak tam gdzieś ich tam znalazłam, tylko chciałam się napić, to tak gospodyni tak sprzezywała, bo oni chowali przed nami, bo to tych ludzi pełno było, nie? Do ustępu kolejka była na dworze, no spali mi. A potem wiem, że w tych pokojach była słoma, w każdym pokoju przynieśli słomy i ci ludzie leżeli po kolei wszyscy. Ja też między rodzicami, a te siostry moje starsze, bo te ludzie latały za tymi dziewczynami, to one się od mojej mamy te kiecki ubrały, chusty takie zawiązały, sadzami się smarowały, żeby wyglądały jak stare baby i między tymi ludźmi. A ci ludzie przychodzili, bo wiem jak deptali po tych nogach i szukali, nie? No. No ale jak to tam potem dalej było, jakoś my tam z dziećmi, dziecko to tak nie przeżywało, lataliśmy po tych rybach, zaś te dzieci razem, a ci ludzie starsi, nie wiem jak, w każdym razie po tym, po iluś tam dwóch tygodniach, czy ile tam była taka komendatura rosyjska i ojciec tam potem z nimi nawiązał kontakt i dostał papiery, żeby wracać, nie? Żeby nam dali spokój, że będziemy wracać do domu. No i my się zebrali z tą furą za wszyscy i jechali mi, ile nas tam było, już nie wiem. W każdym razie te patrole ruskie szły i jak my wyjechali zawieźć, to zaraz nas zastawili, nie? No ojciec pokazał papiery, no to mówi, no dobra, to jedźcie dalej. Pojechali mi pół kilometra, ci sami przyszli stać. My przyjęli konie, to co im się podobało, dali nam stare konie, co oni wam zimni jednego zostawili. No i tak my jechali i potem jak się wieczór zbliżał, to ojciec już tak oglądał w tych wsiach, gdzie było, bo były te majątki takie opustoszałe, nie? Żeby znaleźć nocleg. To wiem, że my do takiego majątku zjechali dużego, w tych stodołach zaś na tej sumie się szykowali te spanie. No czy tam, czy tam były pokoje też, czy tam to spał w tych pokojach, albo nie spał. W każdym razie wiem, że kobiety tam była krowa niedojona, była czerwona, jak się ucieszyły, bo wydoili i tym dzieciom dali tego mleka, nie? Albo tak szukali też chyba jakiegoś jedzenia i tak, że, no. I tak dzień za dniem, zaś na drugi dzień się spakowali i zaś my jechali w kierunku. Ale nas chyba, nie wiem, chyba ileś razy za dzień zatrzymywali. A niektórzy byli paskudni, że wleźli na ta fura, wyrzucali, szukali nie wiadomo co, a tam nic nie było, nie? A to już była wiosna i było to, to wyrzucali wszystko. My zaś to tam nikt nie prał, ani nic, nie wiem w czym my tam chodzili. No w każdym razie po tym my się gdzieś tam już tu bliżej o fura chyba my się na dłużej zatrzymali. Tam była taka kwatera wojskowa, rosyjska chyba. Bo ta wojna jeszcze trwała, nie? Cały kwiecień, cały do tego maja. I wiem, że te kobiety tam, bo te my gdzieś tam mieli lepiej, bo te kobiety gotowały tam ileś, taki mały pułk był ruski, nie? I to gotowali im te obiady i przy tym też tym dzieciom odstawiali, zawsze tam przynosili na bok, albo dzieci podleciały, to im tam podawali byle co. No i tak to, tak my potem, wymieniłam, jak my już potem przyjechali do Łagiewnik, to kontaktu żadnego nie było od stycznia do maja. Nie, telefonów nie było, żadnych wiadomości nie było i my przed wieczorem dojechali do tej wsi, chyba pięć tych fur nas było i przed cmentarzem ojciec został stać i powiedział, stójcie tu i da zobaczyć do tej wsi, co tam jest. Nie? No i my mieli jeszcze ten stary budynek tu, jak tu jest droga, to tu było okno w szczycie od Richtera, poszedł i kuchnia tu była i zobaczył, tam siedział taki dwa chłopi, jeden taki obcy w kapeluszu i ten ojciec już nerwowo nie wytrzymał, nie? I go teraz idzie po trzupa, po siekiera. No a to było tak, że była taka szwaczka u nas szyła za Niemca, tam z Katowic i ona, a w Katowicach była siostra od ojca. Oni umieli po polsku w Dąbrówce Małej. Był taki kuzyn Paweł, nie? Paweł taki, było dwóch braci. Ten Karlik to był raczej Niemiec, nie? Z Bojsku, a ten Paweł był do tyłu taki niby, zaś tymi po polsku gadał, nie? Jak to tak w rodzinie jest. I ta szwaczka się do nich dostała
i powiedziała, wiecie co, u Sygeta tam nie ma nikogo we wsi i tam przyjdą te niby repatrianci na pewno, bo to już tak się zjechali na te, tego. I ten Paweł miał narzeczoną i przyszedł do tych łagiewnik na ta gospodarka i umiał po polsku dobrze i znał się z milicją. Poszedł do Gwoźdźa na milicję, tam dostał dwie krowy z powrotem, bo to było pusto u nas wszystko, nie? No a ten chłop, co go ojciec widział, to ten kuzyn się przywiózł furmana ze Siemianowic, co węgiel woził, żeby mu pole obrobił, bo nie było konia, nie? I ten furman siedział w tej i ojciec go się tak mi straszył, ale jak mi pies zaszczekał, ten Paweł wylos i poznał tego ojca, go do ujku, to weźcie są. No i tak potem się zaczęła przyjaźń, potem rok u nas przyszedł i my potem dojechali do domu. No takie przypadki były, nie? No. Ale człowiek jechał w ciemno. No jeden fałszywy krok, nie? Bo ten ojciec tego nie znał. No. Nikt nic nie wiedział, no. No ale u sąsiada już był repatriant. Ten sąsiad potem musiał chyba w Dobrodziniu w jakiejś szkole potem nocował. To były okropne warunki, nie? No, a w domu u nas było wszystko wykradzone. Trzy całe rzeczy, miski, to ubrania, no wyszabrowane, takie, no byle kaj co zostało. No ja nawet widziała dziewczyny, co chodziły w bluzkach moich do szkoły. Nie, po tym, no ale nie wypadało nic powiedzieć, bo każdy się bał, żaden się nie odzywał. A ja miała takie fajne rzeczy, bo my mieli zastrzelnierza, co był na Bałkanach. I on przyjeżdżał do nas jakoś, ja nie wiem, i on przywoził z tych Bałkanów takie bluzki jakieś tam, że tego nie było w łagiewnikach. Bo tu nic nie było, tu no było z metra tam przydział, żeś dostała i co siostra uszyła, nie? No. No i także potem poszła, aha i potem je, to był maj, czerwiec i potem ja nie umiałam słowa po polsku, to by trzeba iść do polskiej szkoły. I wysłali mnie do tych Katowic, tam jeszcze była siostra tego Pawła, żeby się nauczyć po polsku mówić. Nie? No i byłach tam te, przez te wakacje w tej Dąbrówce, chodziłach tam z mlekiem, bo ona mleko nosiła do wsi, miała dla krowa. No i gadali ze mną po polsku, coś ich tam umiała, ale przyszła potem do szkoły, pytam się nauczyciel, kiedy jestem urodzona, a ja elfen, drądres. No ale nie wiem, jak długo to trwało, w każdym razie nauczyłam się po polsku i ten rok mnie minął i drugi rok był taki Kazik ze Siemianowic, bardzo dobry nauczyciel, nie? Uczył wszystkie przedmioty. No i jakoś tak się nauczyła dość wszystkiego i go też, i tam wiem, że geografia, że ich bardzo zawsze krótka do tablicy i musiał pokazywać wszystko. No to skąd ta Gotka się naraz wzięła, nie wiem. A potem że miała iść już do ósmej klasy nie było i szła w drugi rok do siódmej klasy. Tak, siódmej, no bo jeszcze szedł nauczyciel i kazał temu ojcowi, żeby mnie posłał do gimnazjum, do Lublińca, nie? No a mój ojciec powiedział, nie pójdziesz, bo przyjdą Niemcy na to, pójdziesz potem do szkoły dalej, nie? Takie mieli mniemanie, bo on to nie umiał zrozumieć, ojciec, że wszystko było wykradzone, wszystko było zebrane. Miał wszystko, potem nie miał nic, był goły i wesoły, a praw żadnych nie miał, bo był kułak, nie? Nawozu nie dostał, bo był kułak, bo tylko małorolni byli i średniorolni, tak? I on się z tą polityką nie umiał, jak on by się umiał z tym zgodzić, jak to był zupełnie przewrót. No, świnie my oddawali za pół darmo, bo to na obowiązek, to pora groszy się dostało z tych krów. A tu jeszcze troje dzieci od tej siostry, nie? Oni to nie mieszkali z wami mieszkali razem? Mieszkali z nami, bo ta Agnieszka tam była, bo ten się nie chciał wyprowadzić, nie? No, i o te dzieci uczyła, a ty już chyba chodziły do szkoły, wiem, że no, musieli się przed jedynie modlić, siedzieli na takiej ławce w tej kuchni. No okropne, tak spali po wszystkich tych izbach, rozmieszczeni my byli. No ale jako, że ich ta szkoła skończyła i na drugi rok, że ich no, ojciec mnie posłał, więc i chodziła dwa lata do siódmej klasy. Bo nie było większej klasy, nie? No i no, że ich, nie wiem, jakoś często, że ich tam u tego nauczyciela było, bo miał takiego mojego Józefa, ten Józef potem uczył chyba w Lublińcu, Trudka, iść tam do Józka, bo iść mi tam żeby ugotować albo coś. Nie, bo ja już umiała, ja, to była powtórka dla mnie, ja się tak chyba szybko nauczyła, że ja już... Nudziłaś się tam. Nudziłaś się, tak. I on mnie tam więcej posłał do tych dzieci, no i tak. Ale już ukończyła ta siódma klasa,
No chyba miała w tej pierwszej siódmej lepsze świadectwa, w tej drugiej, bo była taką błędną. I potem ojciec, ten chciał nauczyć się, żeby szła do tej szkoły, ojciec się nie chciał zgodzić. Bo do co tam idzie do Pawłukowa na stację, z tobą jeździł przez las, bo jak to się dostać do Lublińca, nie? No i ten Kazik powiedział, jak nie chcecie tej dziewczyny posłać do szkoły, to dejcie ją na gmina. I wsadzili po tej siódmej klasie 14 lat zmiana urzędnicka do gminy. No i robiła tam jakieś listy na szczepienie psówcy, na co to tam. No i tak się moja kariera zaczęła, nie? No i potem żeby już została. Potem po kolei jedna szkoła, druga szkoła, kurde. No czyli 14 lat i koniec dzieciństwa praktycznie. Tak. No, już. No i ja już dostała 1000 zł. Stare to może dzisiaj 100 zł, bo to było wtedy nic nie warte. Nie? No ale miał każdy miesiąc tam te drobne pieniądze. No i nie wiem ile lat, żeś tam na tej gminie, robiłaś na tej gminie chyba już trzeci rok i miała też taką koleżanka Święcicki, był taki prezes GS-u, nie wiem czy go pamiętacie, nie? Nazwisko kojarzę, ale osobiście. Święcicki bardzo był, no Edka miał takiego zdolnego, mieszkał u Kostyry i tam była taka Krysia od jego siostry z Krosna, nie? No i tak się ze mną zaprzyjaźniła, bo też te dzieci nasze nie chciały z tymi repatriantami bardzo tego nie. No a ta Krysia tak się ze mną skolegowała, no trudeczko, a trudeczko. I ja tak chodziła do Święcickiego, na domie chodziła. No i ten Święcicki widział, że ją tam robię, a on był księgowym w GS-ie, w Gorzenach były te biura. On go do Trudzka za takie marne pieniądze na gminie, robisz tu chodź do GS-u, tam ci dom pensja odpowiednio. No i z ojcem pogodą, ojciec zaś nie, bo do kasy go, jak ona narobi długu i okrowy nie wybrzeka. A Święcicki powiedział, że on jest za mnie odpowiedzialny. Rzeczywiście do kasy mnie wsadzili, nie? A pieniądze stare to był obrót, jak nie wiem. I on dziennie do Pawłunkowa jeździła, dwie torby pieniędzy miała pakowanych tak na rowerze z Pawłunkowa do banku. Tak się jeździło, no. Ale on dziennie mi raport sprawdzał, nie? Najgorzej były te. A bank gdzie był? W Lublińcu czy w Dobrodzieniu? Otworzyli bank spółdzielczy pierwszy. Ale gdzie? W Pawłunkowie. Naprzeciw kościoła, tam w tym domu było, wiesz? Tam długo była ta kasa naprzeciw kościoła. Długo bo to potem był PKO. Tam zrobili pierwszy bank spółdzielczy. Bank spółdzielczy, no. No. I potem ja właśnie jako kasjerka, a ten GS się potem przeniósł do Łagiewnik, te biura. I ten bank mnie zatrudnił jako kasjerka, ale to, że z tego GS-u już nie była pracownikiem GS-u, no banku spółdzielczego. I byłam za kasjerka w Łagiewnikach w tym GS-ie, nie? Ale miałam oddzielne biuro i dziennie jeździła z tym utargiem jako kasjerka, z niej do GS-u pracowała i raporty robiła do GS-u, nie? I z tymi pieniądzmi zaś dalej jeździła do Pawłukowa. No. No i tak się... Nie do pomyślenia no, teraz. Dwie torby i rowerzystka i kobieta. Po siódmej klasie na takich dni. No. No. No ale dzięki Bogu jakoś nic nie stało się. Nie? Z tym, że mnie ten Święcicki bardzo pilnował dziennie. Wiem, że Rozych miał taki przykład. Spęd duży tych ludzi, tych gospodarzy, tych pieniędzy. Ja już nie miała kaj to dać na tym stole. I teraz wyszło mi na koniec 20 tysięcy nadwyżki w raporcie. Jak ja się bałam, jak kogo ją odcyganiła, co się stało. Bo to jakby brak, bo to by ich moja pensja dołożyła, ale kni i godą to Święcickiemu z takim wielkim. Nie bój się Trudzka, bo ten co nie dostał, to przyjdzie po te pieniądze. Tydzień nikt nie przyszedł, drugi tydzień nikt nie przyszedł. I chadł do raportu za księgowe jako nadwyżka księgowa, nie? No i tak to zostało. GS się zbogaciło 20 tysięcy. A te chłopy takie tam zarząd, taki czapla, tam tak podchodzili do mnie i tak żartowali, bo stary głupie dziady, co wy chcecie ode mnie, nie? Ale jak to takie było modne, nie mieli co robić, to przyszli głupoty gadali. A no głupio, weź te pieniądze, nie? No bo to już się potem rozeszło. No ale się stało tak, jak się stało w każdym razie. Tego, to było jeszcze głośno, w tych Łagiewnikach, że ich potem robiła w tym banku, a z nich wyszła za mąż i potem zrezygnowała. Ja z ani jednego macierzyńskiego nie skorzystała. Poszła do Brondera i po 10 latach
po tym, że ich robiła tu na polu, już my tu mieszkali. Znaś był taki cichoń, sołtysn, czy płonka to był. Gotów trudka, ty tak na tym polu harujesz, a my mamy etat na gminie, przyjdzie do nas. A Rajmund miał dopiero roczek. I tu jeszcze Krysia i Konrad. Godom Alojzowi, że chyba głupio powiedział. Bo ja bym tak, pieniędzy nie było, te dwie krowy i tu wszystko utrzymać. Godom, albo ty idziesz do roboty, albo joj, to na ta gmina. No, a on nie dostał żadnej roboty, bo gdzie pójdzie taki chłop ze wsi, ani zawodu, ani nic, chociaż tam był mrażny. No i w końcu się udobruchał, ją wszystko przy dzieciach zrobiła i poszła zaś na ta gmina. I po tym, że już robiła, poszła na ta gmina zaś, no bo to były te podatki. Ja, ach, co to przyszła i fajnie, że ich zarabiała zaś. No a potem zaś tam w pułku uciekła księgowa, a te kółko przejął POM. Nie byli zaś żadnej księgowej. I zaś ktoś im doradził, że siedzi tam na gminie taką segetkę. I ten dyrektor POM-u jeździł do tego wójta, a punka będzie to ją cię ściągnął, a teraz ci mu dać przeniesienie, on nie do. Nie? No ale ten księgowy i ten z Bolciniak z tego POM-u jeździli, bo oni chcieli mieć księgowa miejscowa, bo oni się już bali, jak byli kogo zatrudnić. I tam mnie, no i potem wreszcie mi dali przeniesienie, i poszła tam do kółka. A jakżeś tam przyszła, bo na gminie fajne biura, nie? A tam trecino był takie izby stare, no dopiero tam zberek wszystko zaczynał od nowa. Jak się te dziewczyny na gminie go do Kajszty się tu dostała. A najlepiej to przyjechał ten księgowy. I dyrektor otworzył ta kniga Amerykanka i go, niech pani siada i niech pani patrzy, jak on księguje. A on wyciągł z pół roku dokumenty i jechał z tym gipsem. I on się miała nauczyć, jak on nie miała pojęcia w ogóle, no ale siedziała i patrzała. No a na drugi dzień jak pojechał, to wzięła każdy dokument na nowo i patrzała, jak on go zaksięgował, co. No i tak, że ich zaczęła. A bilansy przyjeżdżał ten księgowy z POM-u robić, no bo jakby to nie był POM, to byś tam nigdy do tego kółka nie poszła. No i potem, że ich mnie chciała jechać na kurs do Krakowa, pojechać na kurs księgowych i przyjechać z kursu i zrobiłam pierwszy bilans sama, pojechać do POM-u, a księgowy chciał bilans zaraz do dyrektora, mamy złogę w nich, bilans już nie musi robić, proszę dać księgowej 200 zł podwyżki. Właśnie już cały czas sami mi tak mnie łapali, nie? Ale musiałam robota zrobić. Nie? No. Dobra byłaś, babciu. No nie wiem, jak to było. No solidna, czyli solidna firma i to wiadomo, nie? No, bo jak mnie ten pomni, to była chyba nie poszła, bo tam takie duże machlebki w tych kółkach były, bo to nie było żadnej takiej kontroli nad tymi kółkami. No ale potem zaś się kółka usamodzielniły, zaś łagiewniki były te kółko prowadzące, a te wszystkie wsi, no i potem już aż do emerytury. Zadowolony, że było tak. Że było i ten. A i niech mi pani powie, czy jak wracaliście ze szkoły, mieliście czas na to, żeby się pobawić z kolegami? No trochę my tam może po tych rowach, ale najpierw musieli być gęsi napasione, robota zrobiona, a potem ewentualnie na wierzchu my tam po tych rowach lotali. Tu była taka rzeka koło Kulczyka, to nie była ta rzeka, co teraz jest, bo to był taki ala cały staw, nie? I ta łąka była czyściutko, to my, każdy miał po 10 gęsi, to my te gęsi tam gnali, oni się wykąpali w tej rzece, potem na tej trawie, no a potem się sortowały te gęsi, bo to się pomieszało wszystko, ale one zaś potem się jakoś odnalazły. Same się wiedziały, gdzie iść. Tak, no. No i tak tam po tych rowach wiem, że ja tam miała jakąś budka w ogródku i garki z kuchni, że nosiła i te my zbierali też sochy, jak to się nazywało. Te chwasty, takie te kwaśne. Ten. Szczaw, ja. A jak nazywałaś to? Scochy mi nazywa. Scochy, tak? Scochy, no szczaw. Bo to było takie kwaśne mocno, nie? No to my tam w tych garnuszkach gotowali. Takie pierdoły, ale jako takie dzieciństwo, no
takie poszarpane, bo to za Niemca z jednej innej koleżanki, za Polski za innej koleżanki. Bo to one nie wróciły tutaj te... Nie, ta sąsiadka moja nie wróciła wcale. Ten koza, ten sąsiad to był w dobrodziny, bo to tu był repatriant, nie? No a drugi był taki, że z kolonii taka była Rita, ale to nie było, to za daleko było. Tak my się musieli sami dać radę jakoś, nie? No. A zabawki jakieś miała pani? A to są, siostra, ta Anna Sztumalka szyła, to mi tam były jakie lalki uszyła ze szmatów, a jojno po tej maszynie siedziała, a fartuszki dziś kryła do tych lalek sama już, nie? To już nam go dali, żeby ta krawcowa, nie? Bo bardzo lubiła przy niej się kręcić. No ale jako tako zabawek wiem, że za Niemca jeszcze rozwójek jakiś się odezwał, potem z Wrocławia, od Sygeta, bo tak to przez wojnę ani nas nie znali. A potem mieli bieda, to się go odezwali i on mi posłał lalka. Pierwszy raz ich dostała lalka, to jeszcze z niemieckich czasów. A ojciec tak z tej radości, bo jak ją przewrócił, to ona mama wołała, nie? I opuścił ją na stół i pękła. Z tej lalki, no. No płacz był na pewno. Co? No był płacz niesamowity, bo to przecież taką fajną rzecz. No a nie miała jako dzieciństwa, jak ją z tej szkoły poszła razy na ta gmina, nie? No, co ja na tej gminie, żeś musiała być w tym domu, trzeba było coś porobić. No koleżanki były, bo byle te zabawy były w niedzielę, były wesela. To mi tak po tych zabawach, na to mi to była cała rozrywka, co my mieli. Czyli były takie potańcówki, takie to, ale to wieczorami wesele, bywało. Nie, wesele były, nie, wesela były i to tańcowali. Albo też urządzali chyba zabawy, ja nie wiem, bo my... Tak mi się wydaje, że mogło być. Ale wesela były, bo za mojej młodości to już były zabawy, nie? Bo to były te karczmy, były te no. Jakieś tam sale i tam się odbywały zabawy. No to tu u Bryłki była ta sala, my tu chodzili po tej wojnie, ta sala była fajna i scena była duża, bo my ze szkoły tam przedstawienie robili, nie? To Czerwony Kapturek wiem, że my tam przedstawiali, to przychodzili. No. Ale potem jakoś, ja już potem była na tej gminie, nie wiem, że ta z tej sali, potem to GS przejął ta sala i zrobił tam magazyn nawozów. No i już więcej potem w tej sali tam się nikt nie odrestaurował, ani nic się tam nie odbywało, bo jak już tam potem był ten magazyn, a tu z drogi ładnie im było do ładowania, bo były drzwi i duża sala i tak to potem zabiło wszystko, a te Bryłki umarły. Tam długo jeszcze była gospoda, potem ten Bryłka się ty stracił, a te młode Bryłki jakoś tam nie miały wcale. Potem jeden tam gospodarzu w czas umarli, a teraz jeden Bryłka ma wybudowanie między szkołą a tą gospodą, taki domek tam jest. Jeden syn od tych Bryłków, zostały dwa wnuki, nie? Bo tych Bryłków, te stare byli takie jak moje rodzice, to przez wojnę już potem tego Bryłki Rusy zaraz zastrzelili. Jeszcze babci, ja tak wrócę do taką tą twoją pamięcią, do tych jeszcze dziecięcych tych czasów, jak w szkole byliście. To też jak... Nie było taki, nie pamiętam. No właśnie, jak tam... Nie, my się raczej tak z boku spokojnie trzymali. Jeden drugiego się bał. Aha. Nie? Aha. Nie było tam, żeby zemsta, albo zna napaść, albo tak. To nie było, tylko że raczej było spokojnie, nie pamiętam takich chudni. No wiem, że już się bardzo się ta Krysia ze mną kolegowała, tak się kolegowała, jak ona mi listy jeszcze pisała, potem do tej mamy pojechała, do tego Krosna, bo tam musiała być bieda, jak nie wiem, wiesz. I tak na ogół, ale nie pamiętam, żeby w szkole były takie rasowe, wiesz, coś takiego, tego nie było. Żeby to my się raczej... Bo ja chodziła no też te dwa lata do tej szkoły, co to było. I razy po tym froncie to wszystko było takie, wiesz... Zanim to się wszystko jeszcze zorganizowało. Tak, wystraszone i tego, nie było tego takich... Ale szkołę miałaś tu w Łagiewnikach, tak? Co? Szkołę miałaś w Łagiewnikach. Ja, nie Pawłkowie, no. Chyba wszędzie szkoły. Tak, i Kasik, no przyjechał ze Siemianowic, bardzo dobrze uczył wszystkie przedmioty, a potem przyjechała ta pani Jurewicz z Krakowa. Ta poty była kierowniczką i ta już poty rządziła tą szkołą. Jurewicz, a czy ona też w Koszwicach nie była? Bo nie wiem, w Koszwicach też była Jurewicz. Miała dwie dziewczyny, Danuta i Bożyna. To chyba ona, ja mam zdjęcia od niej. Ja, one się bardzo ze mną też kolegowały. Nie wiem, że ja się tak właśnie z tymi repatriantkami kolegowała i tak ona bratinka była. One wszystkie do mnie tak, wiesz, się tego, były takie przyjazne do mnie bardzo. Otwartość.
się liczyła pewno, no, nie? No, ktoś... Jeżeli się jest otwartym, to wtedy ludzie no. ciągną, nie? Wiem, że coś tam niby jakieś harcerstwo zrobili pod tym. Ja też tam do tego harcerstwa należała, to ta nabratilka, ona była taką starsza, taką mądrzejsza. No dużo było tych repatriantów, ale takie były inteligentne te dziewczyny, chyba takie były, wiesz, inteligencja, jakoś tam mieszkali u Gampy, takie dwie panny były też, także, że, no, a potem już człowiek patrzył, już był panną. No nie, szybko musiałaś wydoroślać no, po prostu, ja, nie miałaś tego, ja. Tego dzieciństwa takiego. No nie, nie było ja takich tak, typowych jakichś, no bo my jeszcze po tym, trzeba było co, ze szkoła, potem trzeba było coś zrobić, a potem mieliśmy czas dla siebie, także człowiek szalał do wieczora albo i dłużej. Nie? A teraz jest szkoła i czas dla siebie. A teraz tylko jest szkoła i czas dla siebie, tak się to pozmieniało. Szkoła i czas dla siebie, bo oni nie mają obowiązków. Ja może jeszcze bym nawiązała do tych roślin. Właśnie. Bo tutaj tak, szczochy to były, tak? Ja. Szczochy to był... Szczaw. Szczaw. A jak nazywała się pokrzywa? Jak mówili się na pokrzywę? Pokrzywa to chyba była pokrzywa po niemiecku Brynnessel, ale to chyba byśmy tej niemieckiej nazwy nie używali. A skrzyp na przykład? Jak? Skrzyp. Te chujneczki takie. Znała, no był oset, wiem, że oset to udali oset. Mm-hmm, no, pokrzywa oset, ten szczoch. A, no nie skrzypu kojarzę. Nie kojarzysz. Jakieś... A jakieś inne zioła. Nie robiliście jakieś herbaty z ziół albo coś takiego? Lipa no się gotowało. A, czyli tylko lipa była. Lipa. I lipa to lipa. To wiem, że na pewno było. To my rwali i suszyli, nie? A tak, co by tam było? Chyba była ta szaf z garba, myślisz, ale jak to, szaf jest takie, one rosną liście jak gałęzie, takie długie i mają ząbki zielone, a do góry wyrasta kwiatek i taki duży, takie drobne kwiatki, duży jest ta, na jednej nodze duży taki pęd i pełno takich drobnych kwiatków. Krwawnik. Nie krwawnik? Krzaw z garba, to my też to umierwali. Ale jak to zacznie rosnąć, to jest taki krzak i same takie wypuszczą. Białe czy inne? Zielone mocno. A kwiaty? A te kwiaty takie niby ala białe, no takie szarawe takie. A na jednym pędzie wyrasta i do góry potem się to krwawnik, jak nic mi się wydaje. Wiesz, zaraz ci babcię pokażę. Krzaw z garba. Szaf z garba to na to. Szaf z garba. Szaf z garba. To ja coś potem... takiego też, takie kwiatki? Ja. To jest to właśnie, no. No, to krwawnik będzie. No, ale to rośnie na początku właśnie, no tak, takie, no. Bo wiesz co, to ja już z tym tak nie miała do czynienia, bo to jest trawa tego niemieckiego, a w Polsce potem chyba nie było takiego przedmiotu, żeby tak się dokładnie uczyć. No, ale to tak jak ludzie na wsiach mniej więcej zmierali, tak? No, po swojemu nazywali te wszystkie rośliny. A mlecze, na przykład te mniszki, to jak nazywaliście? Mlecze to były mlecze. Mlecz, nie zmieniał. Takie. No. I te jadwiski? Jadwiski też były jadwiskami. Kwiatki. Bo to są jadwiski, marcinki, jeszcze jest. A potem u nas w ogródku to były na to te mercbekry, ale to te żółte, jak one się nazywa, na wiosna. Narcyzy? Narcyzy, no. Jak? Mercbeche, to znaczy to by był kubek marcowy, tak? Kubek się to. No bo to taki trochę. Mercbeche. Tak, dlatego że tutaj jestem niemieckojęzyczny, nie? To dlatego. No. Ale to tak, też fajnie takie nazwy znać, prawda? No, bo to też no, zanika. Ja nie znała ani innej nazwy. No to jak mówili nie w szkole, to no, my takie nazwali. No bo skąd? Jakbym byli cały czas. My ci niemiecki mieli. No bo tutaj jednak to były tereny niemieckie. Niemieckie, czyste niemieckie, no dopiero za Papukowym było. Także on nie zna w ogóle języka polskiego, nie? I każde słowo i rodzice wszyscy z nami rozmawiali tak. No a potem przez ten front to coś się sama nauczyła. Bo kto cię uczył w tej szkole? Ileś ty chyba lata chodziła i co to była za szkoła potem? Jeszcze dopiero poszła we wrześniu. Nie, i to wyda tych 4 miesięcy był nowy rok. Babciu, a zapytam się jeszcze, czy twoi rodzice na przykład, albo nie wiem, czy pamiętasz dziadków swoich jeszcze, oni też po niemiecku cały czas mówili, oni czy... mówili po niemiecku, ale jak moja mama poszła do koleżanki na pogawędki, to gadali po polsku. A, widzisz. Bo poszła tak od ich cino, była koło Kurczyka, nie? Moja matka chrzestna to była.
to ja no wiem, bo to było za Niemca, ale jeszcze nie. No. To ona tam poszła, to mieli czas na wysiady chodzić. Przyszła ta na godzinę albo poszła ta na godzinę. No i to mnie wzięła ze sobą. Jak potem się dali do gadki, to no ta mama skubała za te kiecki, a mają gadać po niemiecku, bo nic nie rozumiała. A one między sobą po polsku cały czas. No bo jednak tu jest to pogranicze było. No właśnie, właśnie. Te kontakty z tymi, tym bardziej, że do pierwszej wojny światowej to wszystko były tereny niemieckie, aż do Hep. To wszystko było niemieckie, więc tutaj wszyscy mówili po niemiecku. Łącznie, znaczy może mówili po polsku, bo byli Polacy też, nie? Ale byli dwujęzyczni. No właśnie, no. Właśnie. Także obydwa języki tutaj. To było ciężko właśnie, w takich czasach ja miałam moje dzieciństwo właśnie. No, no u nas było jeszcze ojciec Bóg z autyzmem, no to ludzie przychodzili ze wszystkimi sprawami, to nikt nie godał po polsku, nie to wszystko po niemiecku. Miał te akta, a ja już wiem, że jako dziecko ja już tam w jego aktach wszystkich szperała. Już cię to ciekawiło. Już ciekawska była papieru pani. Bo on miał chciał ta kurczyska wysłać na studiach do Opola, pojechała na jakiś kurs. A ja się prędzej nauczyła na tej maszynie pisać po niemiecku, jak ta kurczyska. Nie miała takiego pociągnięcia, nie? A miała już tam coś ciągło, nie? No, ale żeś tam szukała, a żeś ta kostyra, a tego, te spory, żeś czekała, bo on był takim jakimś rozjemcą wiejskim, czy coś, że takie spory. Kostyra? Mój ojciec. Aha, no. Aha. A pamięta pani ten 1 września 1939 roku? Jakiego? 1 września 1939, wybuch wojny. Coś było w mediach, w radiu. Się tutaj coś? W radiu ktoś coś mówił. Nie kojarzę nic, bo to ile, to miała ile, 6 lat? 6 lat miałaś, no. Nie kojarzę. No wiem, że ci ludzie, co przychodzili do ojca, bo to młodzi byli wszystko Niemcy, nie? To oni liczyli na wygraną Niemców, nie? Tak jak się to zaczęło. No, no bo oni cały czas, do końca jeszcze, nie? No, nawet po wojnie, prawda? Wojna. Jeszcze myśleli, że tu wróci wszystko. No, przez to ojciec powiedział, nie pójdziesz do polskiej szkoły. Oni mieli, ta Polska tak poniżono, bo tak pamiętam, że tak choćby się naśmiewali. Korfanty był taki coś, nie? Korfanty był Ślązakiem. Ale tak żartowali z niego. Jak tak chcieli coś tego, tak dokładnie mi było za mało jeszcze, żeby to zrozumieć. Ale wiem, że było tylko w szkole, to tylko Niemiec. I też wiem, że ta milicja nadużywała tak trochę, wiesz, jakby tak dziecko nie powiedziało, razy pozdrowiło ten Heil Hitler, to mieli do innych pretensji. Tak, bo pamiętam, jak ja była teraz w czasach, że jedna kobieta stąd właśnie mi powiedziała, że szedł niemiecki żołnierz i musiała się wrócić, jeszcze raz go mijać i podnieść rękę i powiedzieć mu Heil Hitler. Takie były te... No, takie były czasy i taka była takie polityka. Były, bo nie wszyscy, bo niektórzy byli łagodni, że tak tego nie przestrzegali, a niektórzy byli tacy zazarci hitlerowcy. Tak samo jest teraz. No. Ludzie zawsze mają te same cechy, także oni się, ludzie się nie zmieniają. Bo na przykład mój brat był we wojsku w Zakopanem, ten starszy, bo ten stek, ten młodszy. Właśnie, ile miałaś rodzeństwa, powiedz? 6. 6 was było? I ty najmłodsza? Ja najmłodsza byłam, no. I ten najstarszy brat był w Zakopanem, tylko wiem, jak on tak pisał do mamy, że tam jako tam jest bieda. I on ściągnął właśnie, bo my mogli dostać parobka z Polski, nie? I to tego Franka Czyszczuń, my ani umieli tego nazwiska wypowiedzieć, ani... Jak? Czyszczuń. Czyszczuń. Czyszczuń się nazywał. Czyszczykiewicz. No. I tego, on go posłał do nas i on był robotnikiem u nas, nie? Woził te mleko i tego, i, ale my go razy przyjęli za swojego, bo Niemcy byli paskudni i oni mieli taki nakaz, że jak my dostali tych Polaków do roboty, że nie powinni siedzieć z nami przy stole do jedzenia. Aha, że... I musieli te P nosić, nie? Takie znak, wiesz, że jest Polak. No, ale u nas nie było żadnych wyjątków, my siedzieli wszyscy, i ta Szczęsochowy, i ten Franek przy jednym stole, a ojciec go nauczył wozić te mleko, potem już był starszy i nie musiał tego P nosić, bo ojciec był tym sołtysem i on się tam umiał wszędzie wytłumaczyć, nie? No był taki wniebowzięty i on się uczył bardzo po niemiecku. No, ale do czego to chciała zmierzyć? Aha, ten starszy brat był w tym Zakopanem właśnie i no jak wiem, jak przyjechał na urlop,
to przywiózł taką dużą walizkę i mama poszła na górę i naładowała pełną walizkę. Ale on był w polskim wojsku czy w niemieckim? Niemieckim, tylko w Zakopanem na jakiejś tam straży był czy coś, nie? I on pełno ta walizka, co umiał, to wziął i go do mama, jakie tam są biedne ludzie i by nie umiał tego na to patrzeć i zabił im to. Który niemiecki żołnierz by tak zrobił? To tym drugi już seget by tego nie zrobił. Nie, bo brat. To taki charakter musi i być. Charakter. I tutaj to właśnie to jest ta specyfika tych przygranicznych miejscowości, że jeden był za Polską, drugi był za Niemcami. No. Także, a jeden był po prostu człowiekiem, czy Polak, czy Niemiec, nieważne, no to widział, nie, że I taki zawsze były, bo byli niedobrzy ludzie i dobrzy ludzie. No właśnie. To się nie zmienia, bo to jest, tak samo jest dzisiaj. Także no. Jedni by w łyżce wody cię utopili, nie? Za to, że ci trochę lepiej się powodzi. Mm-hmm. No i ten, wiem, że ten Józek co umiał i mama wysyłała mu tam paczki. I oni, no pamiętam takie coś, jak ona go dała, że wy się nie możecie w ogóle wyobrazić, że mogą być tak biedni ludzie. No bo co tam w tym Zakopanem, chyba ani robota, ani gospodarstwa, ani... To pani Beronderowa, teraz sobie młodzi nie potrafią wyobrazić, jak było za komuny. Za komuny. Za komuny. A my, ci z komuny, nie możemy sobie wyobrazić tego, jak było podczas wojny. No. Musiało być tam okropnie. No ale my niestety, my byli po tej drugiej stronie i tak to zostało. No i oni fest wierzyli, że tu Niemcy wrócą, a nieba. Ale pamiętam, jak te chłopy na wieczór, jak ta wojna była, jak mieli te mapy i pokazywali te Niemcy takie małe i jak daleko zaszli do tej Rosji. Ja się sama dziwiła go do mnie, że jak to tak, jakie muszą być mocne, skoro tak daleko zaszli. No ale jak stopli, tak jeszcze szybciej wrócili niż nie. Zima załatwiła. Zima załatwiła ich. No, mój bracie też dostał do niej, byli ten drugi, bo ten... Ten umarł z tego Zakopanego, został wysłany na front do Rosji i chyba po roku zaraz zginął. I jeszcze nam napisali, że siedział w bunkrze, pisał list niby do domu, a przez to okienko ktoś tam wsadził ta ruka i go zastrzelił i został na tym sobie leżeśni. I my dostali grób, zdjęcie z grobu, to no Krzysi pisze Józef Segel. A nie wiesz, gdzie został pochowany? Mniej więcej tak jakiś... Może ten brat by wiedział, no, nie umiał powiedzieć naprawdę, bo to było tak rozległo, ta Rosja. Tak, że myślałam, że może gdzieś jakiś tam region czy coś, nie wiesz. Wiem, że było same krzyże, był taki cmentarz i był jeden grób obok drugiego i same tam krzyże. Wiele jest takich i tabliczki były i tam właśnie było z tym nazwiskiem, czy to chyba to tak było, bo z tego by to wysłali. Nie, jak byłam na Litwie, to tam na jednym cmentarzu byliśmy, ale to też tak. Same krzyże, całe pole krzyży. Ale jak ja była z Watrym w Niemczech, tam pod Bunny, jak zresztą Amerykanie szły, to okropnie, płyty same, ino takie płyty, same 18-19 lat, takie cmentarzysko, że zgroza, bo jedna kaplica, a tak wszystko wyłożone tymi tablicami. Okropnie, bo tam stopli na tej rynie, nie? I tu też stopli, i tam ci ludzie ginęli masowo na tych łąkach. Oni trawa podobno jedli, bo tam przez ta zima to było wiosna, zimno przecież, nie? No bo jest czasy okropne. No, wojna to jest tragedia, to jest straszne. No a drugi sekret się dostał też już pod koniec do niewieli, ten Hanik, co wrócił. I się wyobraźcie go, że z dwóch ich chycili tych Niemców, tylko do te Rusy ich włączyli z jednego miejsca na drugi, nie? I potem oni udawali, że nie rozumieją po rusku, a rozumieli już po rusku. I on słyszał, jak oni go dali, nie będziemy się z nimi tego włóczyć i no ich zastrzelimy i będziemy mieli spokój, nie? No i potem oni pili ci zawódka cały czas, wiesz? I na wieczór się tym chłopom, segetowi i tym wzięli buty, trzebiki pod swoje poduszki i postawili straż i usnęli przy tej wódce. I ten seget go do temu drugiemu, idziemy, wiesz, bo to i tak no zastrzelą i tak. A ten drugi się bał, bo do Josienika nie rusza. I ten seget przewrócił tego wachtyża i poszedł w tych łatach, na tych łapach, nie? No, a tego, potem już nie miał żadnej łączności. W każdym razie szedł, nie wiem, czy dzień i noc, do jakiejś chałupy się dowlógł. I jak go ci ludzie tam widzieli, to mu zaraz dali ubrania, wiesz, i ubrali go całego, bo był przemoczony, bo wiadomo, jak to bez ta zima, jak on się tam dostał, nie wiem.
każdym razie potem się tam wzmocnił u tych ludzi, starzy ludzie go dobyli, ale go tak się opiekowali nim i potem poszedł dalej i przyszedł do Niemców i Niemcy go zamknęli, że on zdradził Niemców, bo nie umieli uwierzyć. Że udało mu się uciec z niewoli. No. I widzisz, takie to były te Niemcy. I go do nie wiem, ile on tam siedział, ale jakiś czas siedział we więzieniu, aż potem oni zaczynali to wyjaśniać, wiesz. No ale w końcu doszli do tego i potem on się rozchorował tam. Jakieś dostał, nie wiem, czy jakoś paskudną otrację, co jakoś tam choroba, ale wyszedł z tego szpitala i potem go posłali na urlop i potem go zwolnili. No. Taki dobry Niemiec i tak z nim wyrobili. No ale to czyli do domu wrócił? Ja wrócił potem do domu. Potem był w Niemczech i wrócił do domu. No jak, nie wiem, jak, gdzie on tam się zatrzymał w tych Niemcach. Człowiek nie jest w stanie wszystko zapamiętać. Ani nie wiem, w jakim roku on wrócił. No ale po co zaś widzisz, gospodarzu mi zaś pojechał do Niemiec. I tam został. Tam za Fridanią chciała z powrotem przyjaźń, bo ty nie chciał dać gospodarstwo, nie chciała gospodarstwo, było tylko różnicka. Aj tak, ale przecież pani tą ziemię kocha.